Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Drodzy Państwo. To jest dobry przykład na to, jak nowo zaistniała sytuacja wygenerowała nowe stanowisko naszych władz, bo ja przypominam sobie wypowiedź Pani Sekretarz z tej sesji, gdzie padała ta uchwała intencyjna. I ta argumentacja była bardzo podobna, więc prawie że spójna z tą, którą dzisiaj usłyszeliśmy na temat szkoły w Chmielniku. Natomiast pojawiły się nowe okoliczności, bo pani kurator nie wyraziła zgody. No i ta argumentacja nagle się zmienia na zupełnie inną. I tutaj widzę wielką niespójność. I myślę, że gdyby szkoła w Chmielniku też nie dostała tej zgody, to też byśmy, też wydaje mi się, że podpasowała ona była ta argumentacja pod właśnie nie zamykanie, a przekształcenie. Więc tutaj no, wydaje mi się, że to jest takie no, dobre i sprytne dopasowanie się do nowej sytuacji. Szczerze myślałem, że to wynika z jakichś szczerych intencji i chęci tutaj zapewnienia mieszkańcom jednak tej ostatniego, jak to dzieci mówiły, zapomniałem, jakiegoś przyczółka kultury, miejsca, gdzie mogą się też spotkać nawet w wakacje, pograć w piłkę. No, tak to jest właśnie, no troszeczkę jestem zawiedziony tą decyzją, jak i wcześniejszym głosowaniem Państwa Radnych. O tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Proszę Państwa, po likwidacji naszej szkoły, jeśli przekształcimy tylko filię, w tej szkole zostanie tylko 14 uczniów, a budynek ma powierzchnię 580 m2. Nie obniżymy tych kosztów nie wiadomo ile, bo wiemy o tym dobrze, że te koszty nie spadną. Pan burmistrz powiedział, że połowę. Ja twierdzę, że połowę nie. Dla mnie wyliczony koszt to utrzymania tego budynku przy klasie 1-3 plus 0 przedszkole wyniesie około 500 tysięcy złotych. Około 200 tysięcy tylko złotych zaoszczędzicie na tym, że zamkniecie klasę 4-8. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Teraz jeszcze. Tak. Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. No, cieszy nas taka sytuacja, że nasza szkoła nie jest całkowicie do likwidacji, ale mam nadzieję, że radni podejdą do tego tematu rzetelnie i pozostawimy całość 8 klas w tej naszej szkole, żeby tym dzieciom jednak już zostawić fajną atmosferę szkoły wiejskiej. Także proszę o rzetelne głosowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie. Pan burmistrz, proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Oczywiście na szybko odpowiem temu radnemu. Może nie czytaliśmy tego samego dokumentu, lub też może nieprecyzyjnie. W postanowieniu Pani Kurator Oświaty jest zapis, że zdaniem Rady Pedagogicznej szkoła posiada wystarczające warunki do realizacji podstawy programowej, a praca w małych grupach umożliwia indywidualizację procesu nauczania każdego dziecka oraz zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa. To jest jakby jedno sformułowanie, natomiast drugie, szkoła podstawowa sprzyja bezpieczeństwu dzieci i uczniów i umożliwia indywidualizację procesu nauczania. Oczywiście sprzyja, natomiast tu kurator nie odnosi się, czy piec węglowy jest bardziej bezpieczny, czy gazowy będzie może bardziej bezpieczny. Tak? Tutaj nie ma to związku. W ocenie wszystkich chyba obecnych raczej piec węglowy no, nie bywa różnie z tymi piecami, natomiast nie zmienia to faktu, że chyba tutaj odniesienie się pani kurator nie dotyczy akurat pieca jako samego źródła energii dla tej szkoły. Natomiast to nie zmienia to faktu, że plan szkoły w wierzchowistach na nowy rok przekracza 1 000 000 zł. Jeżeli by spadnie do 500, to ja będę bardzo zadowolony, bo na dzieci w tej chwili
tak jak mówimy, no Panu wyszło 14, mamy nadzieję, że będzie troszeczkę więcej, tak? Że nawet będzie może 17 z moich wyliczeń wynika, a jeszcze Państwo zapewniają, że zrobicie wszystko, żeby tych dzieci przybyło, tak przynajmniej padały Wasze deklaracje, że będziecie bardzo aktywni, że będziecie pozyskiwać dzieci, aby w tych oddziałach również młodszych się pojawiły, a więc może przekonacie tych rodziców, którzy dzisiaj nie dają tych dzieci, bo tak jak mówiliśmy, no trudno się spodziewać, żeby ktoś przenosił dziecko gdzieś w ostatnich latach, gdy dziecko już zbudowało sobie pewne relacje. Dlatego to, co też powtarzałem w przypadku szkoły w Chmielniku, dzieci z klas starszych chcielibyśmy przenosić w całości, jeżeli tylko rodzice będą na to zainteresowani, a więc żeby cała ta kilkuosobowa klasa, bo to są różne tam 3, 4 czy 5 osób, one spokojnie zmieszczą się w jednej z klasie w szkole podstawowej nr 1, bo tam miejsca mamy. W związku z powyższym te znowu relacje, które dzieci mają ze swoimi rówieśnikami w swoich klasach, liczymy na to, że zostaną zabezpieczone. Natomiast, tak jak też powiedziała Pani Sekretarz, kluczowe są oddziały przedszkolne. Jak wynika z analizy demograficznej wspomnianej wcześniej, w 16 roku urodziło się w tym rejonie 13 dzieci, w 17 13, w 18 17 dzieci i w 19 16. No, aby tylko połowa każdego z tych rocznika zasiliła tą szkołę, to i tak będzie bardzo dobry wynik. Więc dlatego widzimy te perspektywy. Widzimy je. Oczywiście z punktu widzenia ekonomicznego, tak jak mówimy, to nie jest idealne i złote rozwiązanie dla nas, dla budżetu gminy, dla zadań, które przed nami stoją, zadań, które Rada Miejska uchwaliła. Uzasadnione bardziej byłoby całkowita likwidacja. Natomiast, tak jak wspomniałem na poprzednich sesjach i na poprzednich naszych spotkaniach, opinia kuratorium będzie dla nas bardzo ważna. Wspomniałem, że mógłbym się od niej odwoływać do ministra, ale tego zapowiedziałem też, że nie będę robił. Natomiast ta sugestia, która jest wskazana w sentencji całego postanowienia, naszym zdaniem jest do przyjęcia i dlatego taką formę proponujemy radnym. Jeżeli radni nie wyrażą zgody na dzisiaj na likwidację, oczywiście to będzie oznaczało, że na rok 2021 będą przewidywać dotacje dla tej szkoły na poziomie około 700 tysięcy. Więc to jest taka skala. Więc dzisiaj, nie wyrażając zgody, automatycznie muszą wiedzieć, że w przyszłym roku minimum 700 tysięcy dla tej szkoły będziemy musieli przeznaczyć. Więc to jest decyzja, tak jak mówimy, no rozważna, którą trzeba podjąć. Natomiast jest to w rękach Państwa radnych, pomimo tego, że my to rekomendujemy i uważamy za zasadne, też liczę na właśnie takie rozsądne głosowanie i wydaje mi się, że kompromis w postaci klas zero, z udziału przedszkolnego i klas 1-3 jest w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem dla tej szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy kto z Pan, proszę Pani Suczy. Panie Burmistrzu, zauważył Pan tutaj, że kotłownia gazowa byłaby bezpieczniejsza niż węglowa wierzchowiska. Przypomina mi to troszeczkę budowanie stacji kolejowej w Bełżycach. Można by budować, ale najpierw warto było pomyśleć o torach. Tam również można zrobić kotłownię gazową, ale nie ma gazociągu wierzchowiska. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. No dziwi mnie, że akurat biją prawo mieszkańcy wierzchowisk, bo chyba Pan Radny nie jest zorientowany albo zapomniał, że mieszkańcy mają podpisane umowy w tej chwili właśnie na budowę gazociągu i w przyszłym roku do sierpnia akurat wierzchowiska górne i wierzchowiska stare i część mieszkańców, którzy są adresami już w skrzyńcu, będą mieli podłączoną instalację gazową i my zgłosiliśmy również budynek szkoły do podłączenia do gazu. Także akurat jest to się dobrze zbiegnie z czasem, że będziemy mogli taką inwestycję zrealizować. Także nie wróżymy z fusów, ale mówimy o faktycznych planach, które mamy w tamtym rejonie. I też przypominam, że na pierwszych naszych sesjach, gdy rozmawialiśmy o objęciu przez nas urzędów, mówiliśmy, że poczynię wszelkie starania, aby właśnie wierzchowiska dostały możliwość podłączenia gazu i temu poświęciłem
kilka miesięcy starań i to się zakończyło sukcesem. Także spotykałem się z mieszkańcami. Liczba wniosków, która została złożona, była na tyle duża, że przeprowadzono taką analizę ekonomiczną. Niestety nie objęło to kilku mieszkańców, którzy byli bardziej na uboczu. Niemniej jednak taka inwestycja będzie w przyszłym roku realizowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa? Nie ma, tak? Kończymy dyskusję. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Wierzchowiskach w celu stworzenia filii szkoły podstawowej nr 1 imieniem Jana Pawła II w Pełżycach jest wyświetlony. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za projektem, za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 7 za. 2. Kto jest przeciw? 5 za. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Wierzchowiskach w celu stworzenia filii szkoły podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Pełżycach została przyjęta jednogłośnie, przepraszam bardzo, większością głosów. Przepraszam bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/210/220 Rady Miejskiej w Pełżycach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Bardzo proszę o Przewodnicząca, Szanowni Państwo, uzasadnienie do odczytanego projektu uchwały jest następujące. W ocenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zapis paragraf 2 ustęp od 2 do 4 uchwały nr 19/2010/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania Fondu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia, szkoły wyższe oraz inne przedmioty musi ulec tej zmianie. W paragrafie 5 Rada Miejska w Bełżycach postanowiła, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Polskiego. Rada warunkuje wejście w życie tej uchwały od ogłoszenia w jej Dzienniku Urzędowym i wskazując vacatio legis jako 14 dni od dnia jej publikacji nadała przedmiotowej uchwale przymiot aktu prawa miejscowego. W ocenie organu nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nadanie przedmiotowej uchwale waloru aktu prawa miejscowego nie znajduje uzasadnienia w poprzednio obowiązujących przepisach prawa, czyli po prostu usuwamy paragraf 5. W paragrafie 2 ustęp 2.4 usuwamy, nie określamy warunków, na jakich nauczyciele mogą skorzystać z dofinansowania. Ustalamy tylko maksymalną kwotę dofinansowania 70% studiów lub Fundusz Doskonalenia Nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie. Dziękuję bardzo. Proszę. Tak. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty o opinię i sprawę. Opinia Komisji Oświaty z Rady Kultury Kultury Fizycznej Sportu i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowała przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa teraz chce zabrać głos? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały został wyświetlony. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. To chyba będzie na tyle na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Stwierdzam, że tematyka 20. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach została wyczerpana. Bardzo dziękuję wszystkim radnym, mieszkańcom, panu burmistrzowi za udział. Zamykam obrady 20. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach. Proszę Państwa, jeszcze...